Dzień dobry, witam was w kolejnym Vlogmasie na tym kanale. Trzeci Vlogmas, trzeci dzień, trzeci raz przywitałem się tutaj. Trzeci dzień bez sweterka. Czy Yuri znowu nie dotrzyma słowa? Czy Yuri tak samo mówił o sweterku jak o tym, że schudnie? Czy Yuri gada głupoty? Otóż nie, kochani. Chciałem powiedzieć, że schudłem oficjalnie 3 kilo. Zeszło ze mnie, naprawdę. Woda, oczywiście to jest woda. Ale schodzę, jem bardzo, bardzo czysto. Bardzo czysto. Maksymalnie czysto, jak to się da. Chyba nigdy tak czysto nie jadłem, jak jem teraz. Ale oczywiście przy tym, jak zaczniemy sobie, zapraszam do wspólnego uśmiechu. Tak jest. I lecimy z otwieraniem kalendarza. Dzisiaj otwieramy kalendarz u mnie. Zobaczymy, co tam będzie. Ja sam nie pamiętam. Pamiętam punkty w miarę, co opisałem, ale nie pamiętam, gdzie co jest, więc lecimy tym kalendarzem dla Ewy. I za chwilkę powiem wam o osobie, której możemy pomóc. Oj, przestań, kochanie. Masz, otwieraj. Zobaczcie, pokaż piżamę swoją. Zobaczcie, jakie ciostki. Nie, to są bałwanki, pingwiny. Co tam masz? Zabieram cię na zakupy i jesteś piękna. Mam ci dobrą wiadomość dla ciebie. No? Nie musisz pojawiać na zakupy. A czemu? Bo się umówiłam z Emi na zakupy. To kiedy idziemy na zakupy? No ja pojedziemy na zakupy jakoś, nie? To może pojedziemy na zakupy po prostu na twoje urodziny. Ten całymi dniami się drzewo po prostu. Chodź, Benjulku, do. Dobra, to mamy to. A może chcesz jakieś śniadanko? Nie wiem, tak mi ta alergia zmiotła. Biedna. Musi mi lek zadziałać, ale na pewno chcę śniadanko. Tak? Jajka? Jajka? Ten, a co mi zrobisz na śniadanie? Jajka, awokado, pomidorki, szery. Ale już nie pieczywa? Nie ma. Bez pieczywa na razie jemy. Ja jem bez pieczywa, to mnie wspieraj w tym, bo ja zaraz zakupię mi pieczywo, to zaraz też zjem to pieczywo. Dobra, to ja jestem z tobą. Aha, widzicie, tak się właśnie robi, żeby nigdzie nie chodzić. Ja nie jem pieczywa, tylko akurat ja mam ochotę. No dobra. Czego ty się drzesz od rana? Czego ty się drzesz? Od samego rana. Cymbale ty. Ten kot po prostu drze się cały czas. Cały czas. Od rana. Od rana, jak tylko usłyszy, że ruszyliśmy się na łóżku, to jest po prostu darcie jadaki. No niestety. Takiego mamy kota. Szpilka się w ogóle nie odzywa. A ten cały czas krzyczy. No słuchajcie, śniadanko zrobione. Zmywarka załadowana. Więc można podawać. Dziękuję. To ładnie wygląda. Prawda? No a co to jakieś przyprawa tu jest? Gdzie? Za dużo balsamiko. No trudno. Ale zjesz. Ale zjem, no. Jak nie, to wyrzucimy, co? Za dużo balsamiko. W okazji tego, że jestem świetnym narzeczonym. Dolewamy odrobinkę mleka i pijemy kawusie i można działać na pełnych obrotach. Kawa dla ciebie. Dzięki, muszę. Jeszcze jesteś świąteczna, bo ja nie jestem świąteczny. Czekam na swój sweter. Jakoś weszło mi w nawyk robienie ci kawy i robienie ci śniadania. Raz ci karteczkę napisałem i teraz trzeci dzień z rzędu masz kawę i jedzonko. Co? No docenię. A ty co krzyczysz? Cymbale. Cymbale ty. O, zapomniałem mojej świątecznej czapki. Słuchajcie, piję kawusie, ogarniam się i działamy na pełnych obrotach. Za chwilkę sprawdzę listę, co do wykonania, co do zrobienia. I no i będziemy działać razem. A około 14, no 13, 14 pojawi się film na kanale, ponieważ no, będę dodawać je wcześniej, żebyście mieli czas, żeby je oglądać. Ho, 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 kochani, to ja i moja śnieżynka Ewuja. Tylko, że chyba Mikołaj, nie wiem, ze swoimi śnieżynkami mieszkał. To były jego kochanki. Kochanki ty. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o pomoc dzisiaj pewnej osobie, z Kasią mam kontakt bardzo, bardzo długo. Piszemy sobie czasami, czasami ona mi pisze, co tam u niej. Kasia przez nowotwór niestety straciła nogę. Leczenie jest dość kosztowne i proteza jest bardzo kosztowna. Zebrała w tym momencie 28 931 zł, a zbiera 70 tysięcy, czyli brakuje jakieś 41 tysięcy. Z moich obliczeń. Wiecie, że z matmy nie jestem najlepszy. Jest, nie próbuję tego. Jest nas tutaj 77,5 tysiąca. Czyli jeśli każdy, albo nie wiem, połowa wpłaci po złotów, więc Kasia będzie miała na leczenie pieniądze i nie będzie musiała się o nic martwić. Zostało jej bardzo mało czasu, więc do końca roku, z tego co pamiętam, zaczekajcie, zaraz powiem, kiedy kończy data zakończenia. Ja tak, do końca roku, 31 grudnia, zróbmy jej prezent na święta. Bardzo was proszę, ponieważ no Kasiu już pomagałem wielokrotnie, więc chciałbym jej pomóc tak do końca, żebyśmy zebrali te pieniądze. To jest mój kalendarz adwentowy numer 3. Ja też pomogę.
Tak, dziękuję wam bardzo, jeśli pomożemy Kasi, to myślę, że ona będzie najszczęśliwszą osobą na świecie, więc wpłaćcie chociażby symboliczną złotówkę, jeśli ktoś może wpłacić coś więcej, niech płaci więcej. Pomóżmy dziewczynie wrócić do pełni szczęścia, pełni funkcjonowania, żeby jej się żyło lepiej, żeby jej się żyło komfortowiej, żeby czerpała życie garściami. Daję wam link w przepięknym komentarzu, wbijamy, wpłacamy symboliczną złotówkę, albo 2 złote, albo cokolwiek. Pamiętajcie, że czas przedświąteczny, czas świąteczny to jest czas nadziei, czyli wszyscy, którzy potrzebują pomocy, mogą na nią liczyć, więc pomóżmy Kasi, aby uzbierać te 41 tysięcy. Każdy po złotówce i mamy 41 tysięcy. Jeśli ktoś płaci więcej, to też super, ale symboliczna złotówka też jest ważna. Więc wbijamy w link w opisie, płacamy i dziękuję wam bardzo. Cieszę się, że mogę pomagać. Cieszę się i dostaję od was mnóstwo wiadomości. Ciężko jest mi wybierać osoby, ale no wiecie jak jest, no wszystkim nie pomogę, tak jak już mówiłem. Dobra, lecimy dalej z vlogiem. Cześć wam, to ja, wasz świąteczny renifer, Yuri. Słuchajcie, chciałem wam wspomnieć o Lucky Shops. Wiem, że wiele osób mi zaraz napisze, że znacie tą stronę. Są też osoby nowe na moim kanale, które na przykład o tym nie słyszały. A, jesteśmy chwilę przed świętami. To oznacza, że za chwilkę będziemy kupować prezenty. Prezenty prawdopodobnie będziemy kupować przez internet. A, jeśli już kupujemy prezenty, to warto na tych prezentach troszeczkę zaoszczędzić. Czyli skorzystać z Lucky Shops. Lucky Shops w swojej ofercie ma ponad 3000 sklepów. Czyli jeśli kupujecie na danej stronie rzeczy, to część pieniędzy do was zwraca. Cashback. Wydajecie 100 zł i jeśli cashback jest na przykład 20%, to dostajecie 20 zł cashbacku na wasze konto Lucky Shops, z którego później możecie sobie wypłacić na PayPal albo na wasze konto pieniądze. Realne pieniądze, nie są to żadne kupony. Jeśli chcecie skorzystać z tej oferty, link do rejestracji macie w opisie. Rejestrujecie się, instalujecie wtyczkę na waszą przeglądarkę i jeśli jesteście na stronie, z którą współpracuje Lucky Shops, to wyświetla wam się w prawym górnym rogu, że na tej stronie jest taki i taki cashback. Za chwilkę wam pokażę, jak to działa. Jest to bardzo proste, intuicyjne, rejestracja nic was nie kosztuje, czyli są tylko korzyści z tego. Więc rejestrujcie się z linku w opisie, instalujcie wtyczkę. Ja już trochę zaoszczędziłem pieniędzy na Lucky Shops podczas podróżowania, wynajmowania hoteli, kupowania ociuchów, choćby z Answer. Zawsze mi wracają pieniądze i Allegro. Ostatnio nawet Ewa zamawiała coś z Allegro, ale to było moje konto, więc cały czas z Allegro pieniądze schodzą do mnie. Zobaczcie, teraz macie ofertę Reeboka 12,5% cashbacku. Czyli jeśli kupujecie na przykład sobie buty za 100 zł, to 12,50 wraca na wasze konto. Macie Philips 28% cashbacku, czyli 8-krotny cashback. Czyli jeśli kupujecie coś za 1000 zł, to 280 zł wróci na wasze konto. Zawsze polecamy rzeczy, które lubimy, których używamy, więc wbijajcie do linku w opisie, rejestrujcie się, bo myślę, że przed świętami możecie zebrać niezłą sumkę. A weźcie, jeśli ktoś już się zarejestrował i korzystał z Lucky Shops, niech napisze w komentarzu, ile udało mu się zgarnąć cashbacku najwięcej. Dawajcie znać. Tutaj jaka miłość. No po prostu tutaj jest naprawdę, ona przychodzi, tuli się do niego i on od razu albo ją wyliże, albo ją przytuli. No, miłość kwitnie. Ja właśnie zaczynam montować swojego vlogmasa i oczywiście oglądam Angelikę i Adriana, jak pieką pierniki. Później ja się jeszcze opiekowałem Dzidzio, więc no, było fajnie. Bardzo miłe spotkanie z przyjaciółmi. Adrian zrobił się nam kucharzem pierwszy sort. Wbijajcie na jego kanał Miszka i oglądajcie. Jeśli chodzi o włosy, to nie jest clickbait. Będę miał włosy na głowie. Może nie takie prawdziwe, ale to też nie będzie peruka. Będę robić mikropigmentację. Mikropigmentacja jest to takie wbijanie na górze głowy tuszu, który wygląda troszeczkę jak odrastające małe włoski. Nie są to takie kropeczki duże. Pokażę wam tutaj, jak to wygląda. Będę robić mikropigmentację w Sculptman u Krzysztofa. Znaczy ja już miałem pierwszy zabieg, taki malutki. Ja teraz będę miał drugi. I po prostu głowa wtedy wygląda tak, jakby to były bardzo, bardzo krótkie włosy. Dlaczego to robię, a nie przeszczep? Przeszczepu troszeczkę się boję, ponieważ boję się, że mi się nie przyjmie. Też lubię swoją łysą głowę, dobrze jest mi z nią. Fajnie będzie, jak ona będzie z takimi włosami, które jakby odrastają. Właśnie to będzie coś takiego, tylko że na całej głowie. Wygląda to bardzo fajnie. Tutaj macie efekt przed i efekt po. Tak, będę miał włosy i cieszę się z tego niesamowicie, bo wygląda to bardzo dobrze i już bardzo długo o tym myślałem. Jest to bardzo popularne w Stanach, więc ja chcę przełamywać jakieś tam granice i chcę zrobić coś ze sobą jeszcze, żeby czuć się lepiej w swoim ciele. Mam delikatny kompleks włosów, ale nie jest to jakiś ogromny kompleks i jeśli to sobie zrobię, to myślę, że będzie to strzał dziesiątkę. Widziałem pracę Krzyśka i robi naprawdę dobrą robotę. Te zdjęcia, które wam pokazałem, to są właśnie z jego kliniki. Więc tak, będę miał włosy. Nie wstydzę się tego powiedzieć, nie chcę tego ukrywać.
ponieważ i tak to zauważycie, a ja będę się po prostu czuć lepiej. Jeśli ktoś będzie chciał hejtować mnie, że robię coś nie tak ze swoim ciałem, no to jest moje ciało, będę robić z nim to, na co mam ochotę. Jeśli czuję taką potrzebę, to będę to robić. Jeśli czuję potrzebę zrobienia mikropigmentacji, to będę ją robić. Nic na to nie poradzicie, tak samo jak i z tatuażami, więc mikropigmentacja już niebawem. Myślę, że do świąt już będzie chyba zrobiona. Kolejną wizytę mam 14 grudnia, więc będziemy działać. Ja wam pokażę, jak to wygląda, więc zobaczycie z bliska, jak wygląda właśnie mikropigmentacja, w jaki sposób to działa. Krzysztof powie wam więcej, w jaki sposób to działa, w jaki sposób pracuje, jak długo trzeba uważać wtedy na głowę po takiej mikropigmentacji, ale myślę, że będzie efekt super, więc będę miał włosy oficjalnie. I tak, więc chciałem się tym z wami podzielić. No to jest nie lada informacja. Więc będzie super, trzymajcie za mnie kciuki, a ja idę zaraz robić obiad i pokażę wam też jeszcze przepis, bo lubicie przepisy na moim kanale, a ja wam pokażę, w jaki sposób robię wołowinę z mlekiem kokosowym i z pomidorami i przyprawami. Do przepisu będziemy potrzebować patelni, takiego łoka, deseczki, noża, mięso, mleko kokosowe, puszka krojonych pomidorów. Dodamy sobie jeszcze posypki gran padano. Końcówka, więc trzeba to wykorzystać. Papryka słodka, curry, pieprz cytrynowy, oregano, troszeczkę imbiru, papryki ostrej i pieprzu ziołowego. No i to wszystko. I dajemy teraz, a jeszcze oczywiście oliwy. I teraz patelnia. Rozgrzewamy patelnię, rozgrzewamy oliwę. Nastawiamy zaraz garnek na kaszę. Rach, ciach, ciach. Jak kupujecie oliwę, sprawdzajcie, żeby była oliwa z oliwek, a nie z wytłoczyn. Czy tam z czegoś tam, tak jakby wiecie, z drugiego sortu, bo taka oliwa jest zdecydowanie lepsza. Podsmażamy, aż mięso będzie takie, o, szare całe. Papryka słodka, pieprz cytrynowy, oregano, imbir, pieprz ziołowy i resztki curry niestety. Mamy i bazylię, soli. Wszystko chowamy po sobie, żeby było czysto, schludnie i ładnie. Czuję się jak naprawdę jakiś kucharz, jakiś Pascal albo coś. No i wiecie, i teraz robimy pomidory z mięchem i z mleczkiem kokosowym. Kokosowa. Tak. Ładnie to pachnie. Wszystkie przyprawy są już w środku, zaraz dodamy jeszcze mleczko kokosowego. Musimy troszeczkę ogień. Trzeba wszystko tutaj powycierać, bo ja nie strasznie nie lubię ostatnio syfu w tym. Gotujemy, to też sprzątamy. Wiem, że taka kasza jest bardzo niezdrowa, ale bardzo mi się nie chce gotować tak o kaszy. Więc wrzucam ją sobie tak. Wy sobie ugotujcie tak jak chcecie. Ja wrzucam w ten sposób. Wiem, że ona jest tak niezdrowa, więc tutaj moje mleczko kokosowe się rozpuszcza. Zobaczcie, wszystko się tutaj gotuje, robi się, ale już jest posprzątane i tylko trzeba nałożyć i ogarnąć. I będzie super. To jest miska z Action, z tego co pamiętam. Pół torebki kaszy. Do tego jeszcze sobie skroję papryki. I to jest mój obiadek na dzisiaj. Propozycja ode mnie. Słuchajcie, ja idę szybko zjeść i za chwilkę jeszcze się widzimy, więc nie wyłączajcie odbiorników. Wracamy po reklamach. Słuchajcie, jako naczelny Mikołaj Święty YouTube'a, no nie wiem, czy ktoś jeszcze nagrywa w takiej czapce, dajcie mi znać, czy znacie kogoś, kto nagrywa w takiej czapce. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za tego vloga. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dla was nagrywać i że mnie oglądacie, że lubicie oglądać moje filmy. Dziękuję wszystkim w imieniu Kasi za wszystkie wpłaty, ponieważ no dla niej to jest bardzo dużo. Dla nas może czasami jest to bardzo mało, ale dla niej to jest bardzo dużo i chcę, żebyście jej pomogli. Wpadajcie do mojego Instagrama, ponieważ na Instagramie niedługo będziecie zadawać pytania na dany temat i ja będę na nie odpowiadać, więc wbijajcie na Instagrama i bądźcie czujni. Na Instagramie również będziecie wiedzieć, gdzie jesteśmy w górach, żeby się z nami złapać na przykład, bo chcemy się spotkać z kilkoma naszymi widzami, widzami, więc serdecznie zapraszam. Oczywiście będę wam bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. Ogólnie bądźcie aktywni na kanale, ponieważ zależy mi bardzo na tym, aby ten kanał rósł i żeby w końcu dobić do tych wymarzonych 100 tysięcy. Tak mi zależy na przycisku, na tym, żeby ten kanał się rozwijał jak najbardziej, jak najmocniej. Wiem, zawsze wszyscy mówią twórcy, że jest z górki po setce, więc chciałbym, żeby ten kanał rósł w siłę i żeby było coraz lepiej, żeby jakość tych materiałów była coraz lepsza i żeby było ogólnie cudownie. Dziękuję wam bardzo za trzeci dzień Vlogmasu, mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym Vlogmasie, może którąś z opcji wezmę pod uwagę. Napiszcie, piszcie też do mnie na Instagramie, jeśli chcecie komuś pomóc, albo w komentarzach na dole. Ja będę brać pod uwagę wszystkie zgłoszenia. I tak, dziękuję wam bardzo. Santa Claus, Jingle Bells, salut, ciao.